Jesteśmy pod siedzibą największej sieci handlowej w Polsce po to, aby wyrazić niezadowolenie z polityki, która jest prowadzona wobec sadowników, wobec dostawców, gdzie z jednej strony obserwujemy akcję propolską, mówiącą o tym, że kupujcie polskie produkty, a z drugiej strony akcję, która prowadzi do zniszczenia polskiego sadownika, bo dzisiaj ceny, które dla dostawców oferuje sieć Biedronka, oznaczają dla sadownika nawet poniżej złotówki za 1 kg. To naszym zdaniem nie tylko nieetyczne, niemoralne, ale to też niezgodne z prawem, dlatego dzisiejszy protest obok Biedronki, obok siedziby Biedronki będzie miał miejsce pod Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie chcemy wykazać bezczynność tego urzędu w ściganiu, w przeciwdziałaniu monopolom, które na rynku owocowym w Polsce są, zarówno w zakresie owoców deserowych, jak niektóre sieci wielkopowierzchniowych sklepów albo sieci sklepów dyskontowych, jak i zakłady przetwórcze, które wykorzystując swoją pozycję na rynku, eliminują z jakichkolwiek negocjacji, z rozmów swobodnych producenta, sadownika, dostawcę produktów.